Witam wszystkich oglądających. Pozdrawiam oglądaczy na YouTubie, na Facebooku, na LinkedInie i wszędzie indziej. Witam Piotra Michalaka, mojego przyjaciela, o którym zaraz coś więcej powiem, ale najpierw wielka prośba do Was. Dajcie znać, czy nas dobrze słychać, czy nas dobrze widać. Dzięki temu nie tylko będziemy mieli feedback i jakąś informację zwrotną, ale po prostu sprawimy, że ten live dojdzie do większej ilości ludzi. A dzisiejszy temat jest bardzo ciekawy, dla niektórych filozoficzny, ale w gruncie rzeczy ma wielkie zastosowanie praktyczne, ponieważ będziemy rozmawiali o czymś, co tajemniczo brzmi, się nazywa o decentralizacji wiedzy. Co to oznacza, o czym, jaka informacja się za tym kryje i jakie są tego konsekwencje, czy pozytywne, czy negatywne. No i w końcu, jaki ma to związek z blockchainem, kryptowalutami, z tokenizacją? No, bo ten live nazywa się tokenizacja wszystkiego. Przypominam, że spotykamy się tutaj co tydzień, żeby rozmawiać właśnie o tokenizacji wszystkiego, o tym, czy świat można stokenizować, a dzisiaj będziemy rozmawiali o wiedzy. Kiedyś będziemy rozmawiali również o emocjach, o miłości, ale to za kilka tygodni. A teraz powiem kilka zdań o Piotrze. To nie był żart, to nie były przesadzone słowa. Piotr jest moim przyjacielem. Znamy się właściwie od kołyski, chociaż Piotr tego nigdy nie pamiętał, ale znamy się od czasów przedszkolnych, pomimo tego, że nasze drogi gdzieś tam się rozeszły, a później z powrotem zeszły. Piotr jest pierwszą osobą, przejrzałem, słuchajcie, swój notatnik, swój dziennik i swój kalendarz. Jest pierwszą osobą, która zaczęła mi opowiadać o kopaniu kryptowalut, o kopaniu Bitcoina. Zgodnie tutaj z moją wiedzą i z moimi notatkami odbyło się to w 2011 roku. To Piotr przyszedł do mnie i zaczął mi o tym opowiadać, a ja wówczas byłem bardzo z tym zdziwiony i tak sobie pomyślałem, o czym ten Piotr tutaj opowiada. Część z Was może go kojarzyć. Część z Was może go kojarzyć, ponieważ Piotr jest przedsiębiorcą właściwie od czasów szkoły średniej, gdzieś tam od początku studiów. Odniósł wiele sukcesów, nie tylko jeżeli chodzi o tematy kryptowalutowe, o czym zaraz powiem, ale Piotr ma taką manierę, jeżeli możemy powiedzieć, taką zasadę, że uwielbia dzielić się wiedzą i edukować ludzi. Funkcjonowała i funkcjonuje Akademia Biznesu, która wypuściła bardzo dużo udanych przedsiębiorców i to jest oczywiście dzieło Piotra. Jednocześnie warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o nasz lokalny rynek kryptowalutowy, jeżeli chodzi o edukację w tym zakresie, no to Piotr jest ojcem, jest założycielem, jest liderem Instytutu Kryptografii, który już od kilku lat po prostu szkoli naszą społeczność z zakresu kryptowalut. Jeżeli korzystaliście z kursów Fila Koniecznego albo kolegi Rygielskiego, no to jest to dzieło Piotra Michalaka, który miał czynny udział, był wydawcą tych wszystkich kursów i tej całej wiedzy. Piotr, za ile kupiłeś swojego pierwszego bitcoina? Pierwsze bitcoiny kupowałem w 2011 roku po 40-50 zł od sztuki. Mam też, wysyłam ostatnio w newsletterze takiego fajnego maila, który do Litki ówczesnej wspólniczki pisałem, gdzie przewidywałem, Litko, te bitcoiny mogą dojść do 500 tysięcy złotych albo mogą spaść do zera, nie? Dlatego warto jakąś część kapitału to zainwestować. Także przewidziałem, że bitcoin może dojść do dużej kwoty, natomiast no, człowiek też był głupi, więc ja nie zachowałem tych wszystkich bitcoinów, też po drodze je wydawałem, używałem ich, także jak to rosło, tak? Więc też nie jest tak, że to wszystko teraz mam. Kto był taki mądry, żeby wytrzymać ile? 9 lat, tak? No już tak, od 2011 9, zgadza się. A jak to się stało, że zainteresowałeś się kopaniem? No bo jeżeli dobrze pamiętam, to już kopałeś kryptowaluty. Co prawda nie przy pomocy chyba jakichś zaawansowanych koparek, tylko na początku odpaliłeś swój komputer. Jak to wyglądało? Nie, no ja właśnie przy pomocy zaawansowanych koparek, okay. Bo ja od razu ASIC-i kupowałem, jak one tylko weszły na rynek, nie? Już teraz nie pamiętam, jak się te firmy nawet nazywały. No tam było kilka tych pierwszych firm, które te ASIC-i robiły. Ja miałem pojedyncze urządzenia i bawiłem się w to. I jeszcze zdążyłem te ASIC-i na ostatnią chwilę sprzedać po kilkadziesiąt tysięcy złotych i już dosłownie tydzień później te ASIC-i były warte kilka tysięcy złotych. To też było śmieszne. Ale proszę? Mówię, że miałeś nosa, intuicję. No słabego raczej, bo tak naprawdę nawet nie wiem, czy to się w zasadzie jakoś super zwróciło. Trochę się zwróciło, tak? Bo to było tak, że w tamtym czasie producenci sprzętów, być może do dzisiaj tak robią, tak? Kupowałeś u nich w preorderze te ASIC-i i w międzyczasie obserwowałeś, jak hash rate rośnie,
A dopiero potem te ASIC-i dostawałeś, jak już hash rate urósł, nie? Także podejrzewało się, że producenci po prostu kopali tymi maszynami, które produkowali dla nas. Jak już były trochę obsolete, trochę przestarzałe, to wtedy je wysyłali do zwykłych ludzi. Także ja od początku przewidywałem, dosyć szybko doszedłem do tego, że ten rynek się po prostu sprofesjonalizuje i że przewagę konkurencyjną ma ten, kto ma dostęp do technologii produkcji takich maszyn oraz taniego prądu, więc szybko z tego wyszedłem i po prostu skupiłem się na inwestycjach, nie? Także ja w kopanie dalej, tak jak twoi wspólnicy, nie poszedłem. Uznałem, że to, no, to jest dla hardwareowców, tak? No jasne, jasne. A powiedz, jak to się stało w ogóle, że zainteresowałeś się Bitcoinem i kryptowalutami już tak wcześniej? Więc my obaj studiowaliśmy na Politechnice Gdańskiej, nie? Zarządzanie, ekonomię, marketing. I jakby rozumiejąc mniej więcej w tamtym czasie, jak działa pieniądz, co to jest inflacja, że jest to pieniądz fiducjarny. Już nawet nie pamiętam, co ja wtedy rozumiałem, czego nie, ale jak zobaczyłem, że jest coś takiego jak waluta, która ma wbudowany mechanizm deflacyjny i nie jest oparta na wierze w to, jaką decyzję podejmie jakiś bankier czy paru bankierów za okrągłym stołem, którzy rzekomo działają w naszym interesie, a tak naprawdę nie wiemy, w jakim interesie. Zobaczyłem ten wbudowany mechanizm deflacyjny, zobaczyłem, że jest to oderwane od wiary w kogokolwiek i że jest to matematyczny algorytm. Zobaczyłem po prostu walutę przyszłości, taki środek potencjalnie albo wymiany przyszłości, albo po prostu aktywo, które jest skazane na sukces w aspekcie aprecjacyjnym, czyli tego, że będzie aprecjować, tak, że będzie rosnąć, musi rosnąć. Jest to wbudowane matematycznie w to, czym to jest, że musi rosnąć, nie? I stwierdziłem, genialne, tak? I nie ma drugiej takiej klasy aktywów w sumie do dzisiaj. I dlatego uwierzyłem wtedy, aczkolwiek po drodze też traciłem wiarę, bo przed tym, przed górką z 18 roku była taka czasza, która trwała 3 lata, nie? To szło po prostu tak w bloku jak ślimak i naprawdę trzeba było mieć mega cierpliwość, żeby dotrwać do tego 18 roku i wiedzieć, że to w końcu się podniesie i że będzie taka hossa, jaka była. Bo zobaczcie, że te wszystkie hossy, no tak naprawdę do tej pory 3 halvingi mieliśmy. Wyciąganie jakichś wniosków oparte jest na prawie małych liczb. Na tym, że jak się coś raz wydarzyło, to może się wydarzy ponownie, albo że jak się coś 2 razy wydarzyło, to pewnie się wydarzy 3 raz. A w międzyczasie się reguły gry zmieniają. Na przykład nie było wcześniej Ethereum. A Ethereum w ogóle wprowadziło całą nową kategorię i całą nową klasę, nie, aktywów. Więc ja na przykład miałem wątpliwości, jak Ethereum wchodziło. Część moich absolwentów zainwestowało w Ethereum i mega na tym zarobili. Tak, ja na przykład miałem wątpliwości, bo Ethereum nie ma tego mechanizmu. Tam jest nieograniczona ilość tokenów, nie? Więc ja myślałem, że Ethereum to scam. Serio. No na początku nie wiedziałeś, co to było, tak? Wszedł jakiś projekt, cholera była, nie wiadomo było za cholerę, co to jest, nie? I ja myślałem, że to jest scam osobiście na początku, po czym się okazało, że Ethereum no w którymś momencie doszło do 30% dominacji, tak? Był taki pik dominacji Ethereum, więc w ogóle mega wielki sukces i zmieniły się reguły gry. Tak jak moje portfolio tam, nie wiem, w 15-16 roku na przykład, no to było kilka takich projektów określonych, to w ogóle portfolio 19-20 rok, no to jest inny totalnie świat, tak? To nie byłeś w stanie tego przewidzieć tak do końca, że poza Bitcoinem powstanie cała grupa, tak, projektów, które mają zastosowanie niepłatnicze tak naprawdę. Bo oryginalnie Bitcoin to, i te pozostałe kryptowaluty były głównie klony Bitcoina, to miało służyć do płatności, nie? Jako pieniądz elektroniczny. Nic innego jest, nie? No, ja bym powiedział więcej. Reguły gry zmieniają się nie tylko w świecie krypto, ale właśnie teraz, dzisiaj nie będziemy o tym za dużo rozmawiać, ale teraz wszyscy jesteśmy świadkami tego, że produkuje się, drukuje gigantyczną ilość waluty fiducjarnej i Fed wydrukował chyba tyle dolarów w ciągu ostatnich 2 miesięcy, jak nigdy od początku świata. Może przesadzam teraz, ale chodzi o to, że nigdy wcześniej takich zjawisk nie mieliśmy i teraz nagle okazuje się, że ta waluta, która dzisiaj ma jeszcze teoretycznie jakąś wartość, euro, dolary, złotówki, o złotówkach to nie ma co tutaj mówić, no nie? Że ona naprawdę zaraz będzie podlegała gigantycznej inflacji, hiperinflacji,
No i właśnie, model deflacyjny przeciwko hiperinflacji, no łatwo sobie odpowiedzieć, jak to będzie wyglądało. Tutaj nawet mogę powiedzieć taką ciekawostkę. W Stanach Zjednoczonych teraz, i wiem to nie z gazet, tylko wiem to po prostu od ludzi, których tam znam, pomoc od państwa dla przedsiębiorców i dla osób fizycznych jest tak duża, jak nigdy dotąd. Wystarczy pójść do urzędu i dostaje się na przykład 20 tysięcy dolarów na swoją działalność. I teraz te pieniądze nie są brane z rezerw, one są po prostu drukowane. I uwaga, rozmawialiśmy ostatnio z przyjaciółmi ze Stanów i zapytaliśmy ich, co oni zrobili z tymi pieniędzmi. I oni powiedzieli, że po raz pierwszy poszli i kupili Bitcoina. Także po prostu następuje gigantyczny transfer w kryptowalutę. Teraz reguły gry zmieniają się tak, jak nigdy dotąd, myślę. I to dla świata krypto, ten taki klasyczny świat przychodzi tutaj z pomocą, bo ten klasyczny świat, tak wszystko na to wskazuje, no czeka jego wielka rewolucja. No to mam takie pytanie, właściwie myślę, że to odpowiedziałeś na te pytania, ale może chciałbyś uzupełnić tą myśl, co takiego urzekło cię w kryptowalutach i w blockchainie? Co, jakie wartości są tam dla ciebie najważniejsze, że zdecydowałeś się poświęcić no, w dużej mierze większość swojego biznesowego życia, bo nie powiedziałem wam tego, Piotr jest również wielkim entuzjastą muzycznym i tutaj również działa, może zechcesz o tym powiedzieć, ale powiedzmy sobie szczerze, bardzo dużo twojej aktywności biznesowej dzisiaj kręci się wokół blockchaina i kryptowalut, dzisiaj i wcześniej. Co takiego jest dla ciebie najważniejsze, jakie wartości? Ja może najpierw skomentuję to, co wcześniej powiedziałeś. Nie wiadomo, czy będziemy mieli hiperinflację, nie? Na pewno inflacja wzrosła i to już jest mierzone przez jakieś shadow stats i inne organizacje. W Stanach jest więcej takich organizacji prywatnych zajmujących się mierzeniem realnej inflacji versus tej inflacji podawanej. Inflacja jest zaniżana nie tylko dlatego, żeby fajnie wyglądało, że mamy nie za dużą inflację, ale również dlatego, że wtedy lepiej wygląda wzrost gospodarczy PKB. I inflacja realna wynika nie tylko z ilości pieniądza, ale też prędkości obrotu tym pieniądzem. Czyli teraz jak gospodarka jest pozamykana, to pomimo, że jest więcej pieniędzy, to jeszcze nie ma takiej inflacji, bo gospodarka jest pozamykana, więc ceny nie rosną, bo ludzie się nie wymieniają. Natomiast w momencie, jak gospodarka zaczyna być stopniowo otwierana, ludzie zaczynają się wymieniać, no teraz pytanie, jak będzie wyglądał popyt, nie? Jeżeli popyt będzie rósł, jeżeli ludzie wyjdą z domów i powiedzą, o, nareszcie mogę kupić sobie nowe dżinsy, elektronikę i inne rzeczy, to, no to plus większa ilość pieniędzy, to może powodować wzrost inflacji. I tak, jest zagrożenie hiperinflacją, ale ja bym powiedział, nie ma pewności, czy będzie hiperinflacja, nie? Miejmy takie z tyłu głowy, że jest szansa, że nie będzie, albo może być jeszcze być inflacja galopująca, albo po prostu wysoka inflacja i tyle. I to się może na tym poziomie zatrzymać. Ja nie jestem tak naprawdę mistrzem z ekonomii, ale więc nie będę może kontynuował takiego wykładu już szczegółowego, jak oni tym sterują, jakie jeszcze mają mechanizmy wpływu na tak politykę monetarną. Live kiedyś, żeby o tym porozmawiać. A to bardziej z Kamilem Gancarzem, moim też moim przyjacielem, twoim, nie wiem czy przyjacielem, ale też znajomym. Kamil jest na liście, także na pewno się niedługo z nim tutaj spotkamy. No dużo więcej o tym powie. Chociaż może też być bardziej defetystyczny ode mnie, ja natomiast wiem, że bardzo często się robi takie zakłady, nie, że o, na pewno teraz będzie hiperinflacja, albo na pewno nas zabiją szczepionkami, albo na pewno coś. Nie, właśnie nic na pewno nie wiadomo. Jak ja o 90 siedzę w tym Bitcoinie, to już na pewno tyle rzeczy słyszałem, które się nie wydarzyły, czy w ogóle w inwestycjach, tak? Że tak jak jedni z naszych konkurentów, mówiłem ci wcześniej, 3 lata temu przewidywali, że Dow Jones runie, nie? No i oni tak od 3 lat przewidują, a tymczasem cały czas pieniądze są pompowane w giełdę amerykańską i Dow Jones dopiero teraz runął, nie wiadomo, czy jeszcze nie runie. I też jedni mówią, że o, już nie runie, teraz to tylko inwestować, a inni mówią, a na pewno runie. A prawda jest taka, że na pewno nic nie wiadomo. Może runie, może nie runie, nie? I trzeba być przygotowanym na różne scenariusze i mądrość polega na tym, żeby mieć plan A i plan B. I teraz mnie w kryptowalutach zafascynowało no to, co powiedziałem, taka właśnie wolność, nie? To, że wychodzisz trochę poza system i tutaj też można by dyskutować o tym, czy kryptowaluty zostaną zakazane, czy będzie kolejna hossa, bo Phil na przykład koniecznie uważa, że nie będzie raczej kolejnej hossy, ja uważam, że raczej będzie, bo patrzę na to z innej perspektywy, nie? I mnie zafascynowała ta wolność. Pytanie, na ile będzie ta wolność kontynuowana, bo kryptowaluty moim zdaniem będą regulowane w kierunku takim, żeby stały się zwyczajną klasą aktywów, że będziesz musiał na przykład wykazywać większe transakcje, tak jak teraz nie możesz gotówką, nie wiem, powyżej 15 tysięcy zapłacić, tak?
Tak samo nie będziesz mógł na przykład więcej niż 15 tysięcy w przeliczeniu na Bitcoina zapłacić. Będziesz musiał zarejestrować tę transakcję i ją wykazać, ewentualnie udowadniać, skąd miałeś te Bitcoiny, kiedy je kupiłeś, bo przecież tego nie wykazałeś w PIT-ie i tak dalej, nie? Albo zapłacić podatek od tego, że jakby je sprzedałeś, kupując ten produkt, czyli masz transakcję barterową. Więc ja uważam, że to pójdzie w tym kierunku i niestety te wartości, które nam towarzyszyły w 2008 roku, jak Satoshi tworzył Bitcoina, gdzieś tam powoli się kończą, ale jeszcze wciąż jest ta transparencja, to, że te transakcje są nieodwracalne, to, że nikt nie może ci odebrać tych bitcoinów, to jest przede wszystkim ważne, bo dzisiaj już jest prawo, że mogą nam opodatkować depozyty bankowe, tak jak na Cyprze się to stało. Już teraz mogą to zrobić, nawet jakby banki nie upadały, nie? I tak naprawdę ani trzymanie gotówki pod materacem nie jest dobre, ani trzymanie gotówki w banku nie jest dobre. Złoto jest słabo wymienialne, jak masz milion złotych w złocie, no nie będziesz tego woził w kaloszu przecież. I tak naprawdę kryptowaluty są takim, no Bitcoin przynajmniej jest takim nowym złotem, nowym pieniądzem i pozwala na przechowywanie realnie dużej wartości oraz szybkie jej przesyłanie, na co tak naprawdę nic innego nie pozwala. Możesz robić przelew, ale bank może cię okraść w dzisiejszych czasach. No jak banku przestało mieć znaczenie, nie? Jasne. No to Piotr, skoro rozmawiamy już o tym, że nic tak naprawdę nie wiadomo, bo powiedziałeś o czymś takim, że nie można być, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie makroekonomiczne, pewnym tego, co się wydarzy, tak w 100%, bo zawsze może nas coś zaskoczyć. To trochę koresponduje tego tematu, który tak tajemniczo brzmi, tematu naszego live'a, jakim jest decentralizacja wiedzy. I teraz może powiedzmy sobie, od razu zdefiniujmy, tak żebyśmy wszyscy byli na tej samej stronie, co rozumiemy pod hasłem decentralizacji wiedzy. Kiedyś było tak, że jeżeli ktoś chciał zdobyć jakąś wiedzę na jakiś temat, to w gruncie rzeczy musiał pójść do jakiegoś autorytetu, który musiał go zrobić mu wykład. Tak? Nawet pamiętam taką sytuację, jak na studiach miałem zajęcia ze statystyki i tam profesor, wspaniały człowiek, ale bardzo lubił opowiadać najróżniejsze historie. I kiedyś powiedział taką historię, która mnie bardzo zaskoczyła. Ona dotyczyła gdzieś tam historii, związana była z II wojną światową, mniejsza o to, co on tam powiedział. Ważne jest to, że to, co nam opowiadał, było bardzo zaskakujące, no bo to była statystyka, więc musiał opowiadać oczywiście o II wojnie światowej. I ja w pewnym momencie zadałem mu pytanie, skąd pan to wie? Gdzie w ogóle można tą wiedzę zweryfikować? I to był jedyny moment, kiedy w ciągu całego semestru widziałem, jak on się obruszył. Znaczy on powiedział, że zadawanie autorytetowi pytania, skąd to wie i czy może udowodnić to, co powiedział, jest niewłaściwe. I że kiedyś na studiach w ogóle nie było szansy, żeby ktoś takie pytanie zadał, bo od razu po prostu, nie wiem, wyleciał. No nie, przynajmniej z wykładu, z zajęć, jeżeli nie ze studiów. No i tak właśnie to kiedyś wyglądało, no nie? Jeżeli chciałem zdobyć wiedzę na jakiś temat, to albo musiałem sięgnąć po podręcznik, albo udać się do jakiejś mainstreamowej prasy, albo oglądać, nie wiem, jedyną właściwą telewizję. Mówię o dawnych czasach, nie mówię o tej właściwej. A teraz dostrzegamy, że od jakiegoś czasu mamy zjawisko decentralizacji wiedzy, czyli czegoś takiego, że ja mogę tą wiedzę jak gdyby zdobywać na różne sposoby i mogę korzystać z wiedzy najróżniejszych autorytetów. Mało tego, sam mogę okazać się autorytetem, bo ktoś może na przykład w internecie przyjść i zadać mi pytanie. No i zanim przejdziemy już do konkretnego zastosowania, chciałbym zadać tobie, Piotr, pytanie. Jeszcze dodam jeszcze jedną definicję. Kiedyś słyszałem o takim określeniu jak postprawda. Postprawda to nie jest prawda, ale ponieważ wszyscy wierzą w coś, wszyscy uważają, że tak jakoś będzie, no to się uzna, że to jest prawda, pomimo tego, że to prawdą nie jest, no nie? I czy teraz taka sytuacja, gdzie każdy może być ekspertem, pozdrawiamy piękną żonę Piotra, pozdrawiamy. Proszę mi patrzeć za chwilę tutaj, przepraszam. Bardzo dobrze. Nie powiedziałem tego, Piotr ma żonę i trójkę dzieci, słuchajcie. Czy decentralizacja wiedzy właśnie w tym świecie, który teraz powstaje, w tej nowej ekonomii, gdzie mamy właśnie wolność, którą choćby daje nam Bitcoin, chociaż tak jak powiedziałeś, spodziewałem się, że ona może być jakoś tam ograniczona, czy to jest jakaś nasza przewaga, czy być może są związane z tym jakieś ryzyka? No bo przecież każdy może się stać ekspertem, a jeżeli każdy może stać się ekspertem, to tak naprawdę każdy może gadać głupoty i nagle nie będzie już wiadomo, w co wierzyć albo co jest tak naprawdę prawdziwą wiedzą. No to Piotr, moje pytanie jest do ciebie,
czy dostrzegasz jakieś ryzyka i czy uważasz, że decentralizacja wiedzy, czyli niejako odejście od jedynych autorytetów na rzecz rozproszonych autorytetów, to będzie dobre zjawisko? Czy to jest dobre zjawisko, czy raczej negatywne? No dobra, to może tutaj wypadałoby, żeby udostępnić ekran, jeżeli mi się to uda. Sprawdźmy, czy wy widzicie to? Widzicie tę kartę? Tak, widzimy. Dobrze. No rozmawiamy o tej decentralizacji wiedzy, ponieważ tworzymy portal ccfound.com i Sławek w zasadzie ukuł to pojęcie decentralizacji. My się zaczęliśmy właśnie spierać. Moim zdaniem to jest centralizacja wiedzy. Już wyjaśniam, o co chodzi. A natomiast demokratyzacja wiedzy, jakby dwie różne rzeczy. Demokratyzacja wiedzy polega na tym, że w dzisiejszych czasach w internecie każdy z nas ma dostęp do wiedzy w mniejszym lub większym stopniu. I są tutaj, jesteśmy narażeni na błędy poznawcze, bo jest bardzo dużo oszustw w internecie, to raz, dwa, wydaje się, że skoro tej wiedzy jest i informacji tak dużo, to znaczy, że cała wiedza i informacja jest za darmo, co też jest kłamstwem. Nie jest cała wiedza i informacja za darmo. Ludzie, którzy głębiej się wkopują w różne tematy, publikują zaawansowane raporty, nie dają tego za darmo, sprzedają to. Na przykład market research dotyczący konkretnej branży może kosztować przykładowo $4000 jako taki raport branżowy. Nie? To nie dostaniesz tego za darmo. Za darmo dostaniesz darmową próbkę tego raportu, prawda? Tak samo kursy internetowe, gdzie wiedza jest już uporządkowana versus chaos informacyjny, no kursy też są płatne, nie? W większości. Czasem się zdarzy dobry Samarytanin, który jakąś uporządkowaną wiedzę rozdaje za darmo. Takim przykładem jest Khan Academy. Ale wracając do rzeczy. No, Sławek uważa, że to jest decentralizacja, że właśnie każdy może tutaj podzielić się swoją wiedzą, zadać pytanie, dać odpowiedź, napisać aktualność. Jest to portal społecznościowy, portal wiedzowy, portal pytań i odpowiedzi. Ja mam do czynienia z takimi portalami od 15 lat. Tak długo są one z nami. Tak, mają one model biznesowy. Na przykład portal mojego niedoszłego wspólnika, z którym 15 lat temu zaczynałem, którego pozdrawiam, Brainly, zdobył kilkadziesiąt milionów dolarów finansowania od inwestorów. Tymczasem u nas też będzie tokenizacja przeprowadzona i tutaj też jest model biznesowy w tym. Natomiast i nie tylko oparty na wiedzy, wracając do tej wiedzy, demokratyzacja wiedzy jest, nie? Czyli każdy może podzielić się wiedzą i informacją, każdy może zdobyć tę wiedzę i informację, nie ma tak dużych barier jak kiedyś. Natomiast wiedza jest scentralizowana. Dlaczego? Ponieważ nie jesteśmy w stanie korzystać z 50 różnych Wikipedii. Są wprawdzie Wikipedie na przykład dotyczące konkretnej gry komputerowej, tak? Dla pasjonatów, takie wertykalne Wikipedie, ale w większości korzystamy po prostu z Wikipedii, nie? I jesteśmy w stanie zapamiętać jedną markę w danej kategorii. ccfound to ma być marka w kategorii inwestycje. ccfound równa się inwestycje. To jest wszystko, cała kompletna baza wiedzy na temat inwestycji, poczynając od kryptowalut, przechodząc do kolejnych. I ten portal ma też uchronić ludzi w nadchodzącej hossie, gdzie ja szacuję, że 10 razy więcej osób może napłynąć na ten rynek. Będzie bardzo dużo początkujących. Oni tutaj znajdą odpowiedź na wszystkie pytania, nie skacząc po filmach na YouTubie i nie tracąc 20 godzin na poszukiwania. Tutaj będą się dowiadywali, jaki portfel wybrać, czy Bitcoin urośnie, czy jeszcze go kupować, czy nie kupować, czy Bitcoin to scam, czy jest uczciwy, po co powstał, kto go stworzył, jak w ogóle to zainstalować, na czym to polega, jak działa blockchain i tak dalej. I tutaj wchodząc w dane pytanie, będziesz mógł zobaczyć odpowiedź z kilku perspektyw. To jest właśnie władza, że masz odpowiedź kilku osób i każda może mieć inną perspektywę i to jest właśnie odpowiedź na zagrożenie, o którym ty, Sławek, mówisz. Może zacznijmy od udostępniania. Ponieważ pojedynczy eksperci się mylą. Ja poznałem profesora Rybińskiego. To jest wspaniały człowiek, bardzo inteligentny, natomiast on się pomylił i ta pomyłka prawie że zniszczyła mu karierę, bo on stworzył fundusz inwestycyjny Eurogeddon i kilka lat temu tak przepowiadał, że strefa euro upadnie. Strefa euro do dzisiaj nie upadła i do dzisiaj ludzie przepowiadają, że ona upadnie, a ona wciąż nie upada. Dlatego mówię, że nigdy nie ma nic pewnego, nawet profesor się może mylić. Nie? Eurogeddon ostatecznie został zamknięty, inwestorzy potracili pieniądze i profesor został rektorem uczelni w Kazachstanie. Natomiast no, Kazachstan, zamożny kraj, pozorom, tak? Spoko, opcja, natomiast fundusz mu nie wyszedł. Tak.
lepsza jest, i to pokazują badania naukowe dotyczące między innymi rynków predykcyjnych, lepsze jest uzyskanie odpowiedzi od czterech osób, które interesują się danym zagadnieniem, na przykład na temat tego, czy Bitcoin urośnie, niż jednej odpowiedzi mega eksperta. Chyba że ten mega ekspert łączy odpowiedzi czterech czy więcej innych osób, które też to wyanalizowały i patrzy z różnych perspektyw. Okazuje się, że przewidywania ludzi zainteresowanych tematem dotyczące Oscarów, rynków, czegokolwiek, czy tego, jaki koń wygra na wyścigach, są bardziej trafne, jak jest kilka osób, są bardziej trafne niż jeden mega super hiper ekspert. Zawsze jeden ekspert przegrywa z kilkoma specjalistami, którzy dadzą swoje głosy i różne perspektywy. I to daje ten portal. To jest niesamowita moc. Zaraz o tym serwisie jeszcze porozmawiamy, natomiast ja mam... Zróbmy sobie takie pewną systematyzację. Dzisiaj mówimy o decentralizacji walut, no nie? Czy wartości i kryptowaluty, jak gdyby tutaj to pokazują, o zdecentralizowanych organizacjach, temat, który powoli zaczyna wchodzić do mainstreamu i no jest czymś, w czym ja, na pewno ty też, upatruję wiele dużych możliwości. I teraz właśnie rozmawiamy o decentralizacji wiedzy, używając tej mojej nomenklatury, z którą ty się do końca nie zgadzasz, bo to, że pewne informacje są w jednym miejscu, czyli w miejscu centralnym, to jest okej. Ja z tym jak gdyby nie mam problemu, ale właśnie to, że źródło tej wiedzy jest zdecentralizowane, że nie wyznaczamy jednego eksperta, tylko tak naprawdę tych ekspertów pojawia się coraz więcej, to jest coś, co mnie bardzo mocno pociąga. Niemniej jednak boję się jednej rzeczy, a może nawet więcej niż jednej. Co w sytuacji, kiedy na pytanie, które zadam na przykład w twoim serwisie albo w ogóle w tym modelu demokratyzacji czy decentralizacji, jeżeli ja zadaję pytanie i pojawiają się eksperci i ci eksperci tak naprawdę nie są ekspertami, no nie? Jak przestrzec się przed pseudo-ekspertami albo quasi-ekspertami? Czy ty dostrzegasz jakieś rozwiązanie w tym zakresie? Tak. Jeżeli spojrzymy na strukturę przekonującej wypowiedzi, a ja się zajmuję też no, taką lingwistyką, tak? Jak wiesz, od 15 lat, no ja stworzyłem pierwszą w Polsce agencję reklamową wyspecjalizowaną w copywritingu wtedy. Tak, więc komunikacją też, nie? Skuteczny komunikat zawiera uzasadnienie, dlaczego ktoś tak sądzi. Jeżeli jest pytanie, na przykład, czy Bitcoin urośnie powyżej 10 tysięcy dolarów w ciągu najbliższego tygodnia, i ktoś odpowie, tak, moim zdaniem urośnie Bitcoin to the moon i w ogóle jestem mega zajarany Bitcoinem, no taka odpowiedź jest niewiarygodna po prostu, więc nie będzie upvotowana w serwisie. Wyjaśnię, co znaczy upvotowana, czyli nikt nie będzie dawał łapki w górę, no chyba, że no, może pojedyncze osoby dadzą, tak, ale taka informacja nie daje perspektywy tak naprawdę. Jest tylko wyrażeniem swojego zdania bez żadnego uzasadnienia. I jak przeczytasz wtedy sześć różnych opinii z odpowiedzią na to pytanie, jeden gość wyrazi tylko takie swoje emocje, że jemu coś się wydaje, no ale pozostałe osoby potwierdzą to jakimiś danymi. Powiedzą, no ja uważam, że urośnie, ponieważ jest jakaś tendencja, wykres mówi nam, stochastik, tak, zrobi jakąś analizę techniczną, to jeden zrobi. Drugi powie, patrząc demograficznie, coraz więcej osób teraz kończy 18 rok życia, coraz więcej młodych też ma dostęp do bankowości, młodzi wierzą w kryptowaluty bardziej niż 60-latkowie, tamci przychodzą na emeryturę, demografia jest na korzyść Bitcoina, więc pewnie urośnie. Trzeci da inną perspektywę. Moim zdaniem nie urośnie, ponieważ zmiany legislacyjne pokazują, że Bitcoin będzie regulowany, już Monero jest zakazywane. I wiesz, dostajesz kilka różnych argumentów wtedy, tak? I ewentualnie te argumenty najbardziej dla ludzi przekonujące są upvotowane, więc masz dodatkową informację, co jeszcze innych ludzi przekonuje. Więc masz różne perspektywy i możesz sobie z tego skleić jakiś obraz, albo przynajmniej obraz na zasadzie, bo to jest, myślę, najważniejsze. Niekoniecznie, że masz pewność, czy Bitcoin urośnie, ale że masz prawdopodobieństwo, nie? Że możesz ocenić, że wcześniej było to 50-50, a teraz widzisz, że no dobra, chyba tych argumentów jest więcej, że urośnie, że to jest 70-30%, nie? Już na tej podstawie możesz podejmować decyzję na przykład inwestycyjną. Nie jest full depo, że wchodzę z całym kapitałem, ale że okej, to może jednak trochę zainwestuję, bo jest szansa, że urośnie, nie? Rozumiesz? Czyli te perspektywy plus to, że ludzie głosują, plus to, że no nie będą raczej głosować, jak wypowiedź będzie z czapy i nie będzie miała uzasadnienia,
Teoria gier, tak? Czysta teoria gier i psychologia. Mhm. No i właśnie, teraz przechodzimy do tematu, który możemy trochę liznąć, nie musimy nad nim się dzisiaj mocno skupiać, ale wszystkie tematy, o których teraz powiedziałeś, i zakładam, że CC Found, czyli w serwisie, które właśnie rozwijasz, przygotowujesz do wystrzelenia w kosmos i na pewno to się wydarzy, one dotyczą jak gdyby inwestycji trochę przewidywania przyszłości, predykcji, no nie? I tutaj faktycznie zgadzam się z tym, że warto sklejać sobie opinie najróżniejszych ekspertów, no bo to nawet Salomon powiedział, że tam, gdzie jest wielu doradców, tam się sprawy dobrze układają, ale przypominam sobie, sprawy nie są przygotowane, ale przypominam sobie taką sytuację, jak kilka lat temu, może nawet kilkanaście, na Wikipedii pojawił się obszerny artykuł na temat jakiegoś tam człowieka. No nie, było opisane jego dzieciństwo, jego działalność, nie pamiętam, czy to był naukowiec, czy polityk, ale generalnie no bardzo, bardzo dużo treści. Mało tego, było dużo źródeł. Źródeł do zewnętrznych serwisów. No i tam po latach okazało się, że to był fake, no nie? Że to jest nieprawdziwa, wymyślona informacja. Oczywiście wszystko zostało dobrze sprefabrykowane. Co ciekawe, pomimo tego, że nie wolno tego robić, to jakby ten artykuł Wikipedii był źródłem i prac magisterskich, i nawet doktorskich, to szeroko było opisane. Teraz moje pytanie jest takie. Jeżeli mówimy o przeszłości, która się jeszcze nie wydarzyła, no to faktycznie możemy sobie tutaj eksperymentować i mówić. Ale co jeżeli chodzi o wiedzę, która ma potwierdzić fakt, że coś jest, i nagle pojawia się jeden ekspert i mówi, to wygląda w ten sposób, albo wyglądało w ten sposób, a później pojawia się drugi, który mówi coś zupełnie przeciwnego. Czy demokratyzacja wiedzy daje nam tutaj no jakąkolwiek gwarancję pewności, że ta wiedza, którą wyciągniemy w ten sposób, jest prawdziwa? Powiedz, jakie jest twoje zdanie. Zauważ, Sławku, że w erze papierowych encyklopedii zrobienie takiego fejka byłoby dużo bardziej skuteczne i całe dekady by minęły, zanim to zostałoby obalone, nie? Teraz dzięki temu, że jest internet, że jest taka szybkość przepływu tych informacji, wprawdzie śmietnik jest dużo większy, ale ludzie dużo szybciej mogą właśnie weryfikować. I nawet, zobacz, potrzeba matką wynalazków. Powstają całe serwisy, które walczą z fake newsami. Ja nie potrafię dzisiaj ocenić, czy dobrze walczą, czy źle, nie? Ale powstają serwisy, jako że jest ten chaos informacyjny, jako że jest śmietnik, powstają serwisy, które walczą z chaosem i śmietnikiem i mamy, wiesz, kolejną płaszczyznę. Potem może powstaną serwisy, które walczą z tymi serwisami. Rozumiesz? I będą oceniać, czy serwisy robią dobrą robotę, będą je ratingować, czy coś, zobaczymy. Więc to jest wspaniałe właśnie, że fajnie, no powstaje na Wikipedii coś takiego. Wikipedia ma jedną wadę, bo też jest cenzurowana, tak krytykuje się, że jest tam cenzura, że jest to lewacki portal i tak dalej. Ale Wikipedia ma właśnie tą wadę, że próbuje przedstawić jedną słuszną wersję, nie? I ktoś czuwa nad tym. Jeżeli ktoś wybudował sobie reputację w Wikipedii, to potem może, wiesz, kwestionować to, co ty dodajesz, wyrzucać to, odrzucać twoje zmiany i powstaje taka tylko jedna wersja, taki jeden pomnik spiżowy na temat na przykład danej fikcyjnej osoby, tak? Ale no właśnie, w tym jest problem, nie? Że to jest za bardzo scentralizowana wiedza, że tak powiem. A tutaj ta decentralizacja polega na tym, że każdy może wyrazić swoje zdanie. Trochę tak jak na forum internetowym. Może być dyskusja. Też pod każdą odpowiedzią w CC Foundzie są komentarze i ludzie mogą w komentarzu napisać, stary, nie zgadzam się z tym, to jest fałsz, co napisałeś. Nawet do tego stopnia, że może zgłosić to do moderacji. Czterostopniowy system sądowniczy zaprojektowałem w CC Found, który będzie potrzebny później, na razie wdrożyliśmy dwustopniowy, ale w przyszłości jak będą pieniądze wchodziły w grę, ludzie będą kupowali różne rzeczy, będą się, wszędzie się zdarzają oszustwa, tak? To będzie potrzebny czterostopniowy i będziesz mógł, wiesz, zgłosić użytkownika, zgłosić treść do moderacji, nie? I wtedy najpierw osoba z uprawnieniem rozstrzygania jeden będzie oceniać, czy to jest słuszne zgłoszenie, zastrzeżenie i taki fake na przykład może zostać wtedy wycięty, tak? Więc wiesz, masz dużo wyższy stopień ochrony tak naprawdę, plus system reputacyjny jeszcze, bo pamiętajmy, zdecentralizowane autonomiczne organizacje wprowadziły na rynek coś takiego jak system reputacyjny. On tak naprawdę nie jest nowy, on był wcześniej na forach internetowych. Jak korzystałeś z jakiegoś forum, to miałeś coś takiego jak na przykład liczba postów, liczba lajków, miałeś też historię transakcji, jeżeli był serwis ogłoszeniowy na forum. Ja na przykład z Hetfy korzystam, to jest największy serwis o słuchawkach, nie? I wiesz, liczba lajków o czymś mówi, nie? Że ktoś na przykład mało publikuje, ale ma dużo lajków. Wiesz, można ocenić, że ktoś jest aktywnym użytkownikiem, nie chce zepsuć swojej reputacji. Więc na tej podstawie
Tak samo tutaj, ten system reputacyjny będzie też kryterium oceny. Tak będziesz widział, czy pisze to użytkownik, który jest znany, który dużo publikuje, który ciekawe rzeczy publikuje, czy to pisze jakiś zupełnie nowy gościu, który być może jest chińskim botem, tak? I to też pomaga, tak, ocenić. Więc nie jedna, jedyna słuszna wersja, tak jak na Wikipedii, tylko cała paleta rozwiązań podanych w formie takich kafelek, jak widzieliśmy przed chwilą, gdzie też jest Quora, tak? Bo też znany serwis pytania i odpowiedzi, Quora albo Stack Exchange, ale one działają feedowo, że leci pytania i lecą odpowiedzi w takim feedzie. Nie jesteś wtedy w stanie ocenić do końca, chociaż akurat na Stack Exchange też któraś odpowiedź jest zaznaczana jako taka najbardziej pomocna na koniec, nie? Ale w Quora na przykład ciężko jest ocenić wszystkie te odpowiedzi, bo one idą takim ciągiem i to jest nieczytelne. U nas masz kafelki i możesz tak wyświetlić pierwszą, ona się wyświetla w toplayerze, przeczytasz, zamykasz, wyświetlasz drugą, przeczytasz, zamykasz. I cały czas jesteś w tym samym miejscu, nie? I zgłębiasz kilkanaście perspektyw na dane pytanie nawet. Więc moim zdaniem to adresuje w jakimś stopniu ten problem i nie da się go do końca zaadresować. W każdej sensownej wypowiedzi jest trochę prawdy, trochę fałszu. Każdy ekspert się może pomylić. Pokazałem przykład Rybińskiego, takich przykładów można setki mnożyć. Wiemy, jak nauka się rozwija. Kiedyś uważano, że Ziemia jest płaska, tak? I naukowcy tak uważali, że Ziemia jest płaska. Potem medycy w mycie rąk po robieniu tej autopsji zwłok, a potem szli odbierać porody i dzieci umierały, tak? I bardzo długo nie chcieli myć rąk, nie wierzyli w bakterie. Więc do dzisiaj eksperci mylą się na jakieś tematy. Ważne jest, żeby nie traktować, że dana wypowiedź to jest zawsze tylko prawda albo tylko fake. Zazwyczaj w wypowiedzi, gdzie ktoś włożył serce w tę wypowiedź, jest dużo prawdy i pewnie w jakichś aspektach też się myli, albo mogą być lepsze odpowiedzi jeszcze niż to, co on powiedział. I na tym polega postęp właśnie. Jasne. Uwierzcie mi, że chciałbym o tym porozmawiać więcej, ale musimy iść dalej, natomiast to mnie bardzo przekonuje, że decentralizacja albo demokratyzacja wiedzy daje również narzędzia do weryfikacji tej wiedzy i dzięki temu jakby ta wiedza jest coraz bardziej weryfikowana i potwierdzana. No dobra, słuchajcie, zaraz będziemy odpowiadać na pytania, ale to też jest komunikat teraz do Was. Jeżeli macie pytania, jeżeli macie wątpliwości albo jeżeli z czymś się nie zgadzacie, proszę napiszcie to w komentarzu. Widzę, że Adrian już napisał coś, także zaraz na to odpowiemy, ale proszę Was o to, dawajcie komentarze, tak? Dawajcie komentarze, żebyśmy mogli rozmawiać nie tylko sami ze sobą, ale również z Wami. Piotr, to, bo ponieważ powiedziałeś już o CC Fund, o serwisie, który w tej chwili rozwijasz, który nie jest, zgodnie z moją wiedzą, nawet w wersji MVP, on jest no, na bardzo wczesnym etapie. Zaraz zapytam Cię o daty, ale gdybyśmy się spotkali w windzie i mielibyśmy 45 sekund, no nie? To co byś powiedział na temat swojego biznesu, swojego projektu? CC Fund jest to potężna baza wiedzy, pytań i odpowiedzi na temat inwestycji. Dodatkowo z aktualnościami. Jest to też zdecentralizowana, autonomiczna organizacja, w którą można zainwestować, z której można czerpać takie quasi-dywidendy, bo będzie zmonetyzowana, oraz mieć prawo głosu za pomocą tokena. Także można stać się współwłaścicielem tej platformy i całej społeczności. Ta społeczność będzie się rozwijała na wiele różnych produktów, będzie miała własny kantor, zdecentralizowaną giełdę, serwis ogłoszeniowy, serwis e-commerce'owy, serwis ogłoszeń o pracę, serwis samoorganizujących się zdecentralizowanych zespołów, które będą przyjmowały zlecenia przez internet i tak dalej. I ty możesz mieć swoją cząstkę w tym wszystkim, stać się częścią tego. Sam CC Fund to jest dosłownie dopiero pierwszy produkt, który powstaje w ramach tej społeczności. Produkt wiedzowy, platforma wiedzowa. No właśnie, zaraz porozmawiamy oczywiście o tokenie, bo tokeny to jest coś, co nas interesuje najbardziej w tych live'ach, ale powiedz Piotr, czy po pierwsze, czy nie masz wrażenia, że tego typu serwisy są już na świecie? A jeżeli są, to jak, w czym wy będziecie lepsi? To jest jakby moje pierwsze pytanie. I drugie, kiedy startujecie produkcyjnie? Bo już się pojawiają pytania dotyczące, ktoś tam próbuje gdzieś wejść, coś nie działa i tak dalej, no bo dlatego, że tak jak powiedziałem, wy jeszcze nie działacie jakby produkcyjnie. Ale najpierw pytanie, jak zamierzacie się wyróżnić i czy nie macie konkurencji? Mhm. Moim zdaniem nie mamy, bo po pierwsze nie ma na świecie jeszcze tak naprawdę dobrych, zdecentralizowanych, autonomicznych organizacji poza paroma dosłownie wyjątkami, jak MakerDAO,
I tutaj ważne jest, myślę, zrozumienie, bo nie każdy wie, co to jest DAO. Większość osób uważa, tak domyślnie, że DAO, no to pewnie można głosować tokenem, tak? Tak. Ale właśnie dobre DAO jest tak zaprojektowane, że nie trzeba głosować. Powinno być jak najmniej głosowań, bo głosowanie jest kosztowne. No, ktoś musi wejść, zalogować się, przeczytać jakiś wniosek formalny i głosować, tak? Jest nieefektywne głosowanie. Dobre DAO to jest tak zaprojektowany cały system organizacyjny, że społeczność czy organizacja sama sobą zarządza, że wszystkie procesy są tak poustawiane, że idą z automatu, że społeczność dodaje treści, społeczność ocenia te treści, społeczność kwestionuje te treści, społeczność ocenia te zastrzeżenia do treści, społeczność następnie publikuje, monetyzuje kursy, stawia paywalle, wystawia usługi na sprzedaż, społeczność kupuje te usługi, rozliczenia za te wszystkie usługi i kursy odbywają się automatycznie, ludzie automatycznie dostają pieniądze, ludzie automatycznie kupują tokeny, ludzie, wszystko powinno być streamlined, jak to mówią po angielsku, czyli takie sprocesowane, poustawiane, zautomatyzowane, nie? I głosowania to jest wyjątek w ogóle, to głosowania pokazują, że coś nie działa, albo że trzeba podjąć ważną jakąś decyzję rozwojową być może, tak? Więc to jest pierwsza taka rzecz. I ja tak projektuję to DAO. O tym są white papery tworzone już, jak projektować DAO. Takie pierwsze, to jest strasznie w powijakach. I wydaje mi się, że do tego osoba, która to potrafi robić, musi być osobą, która kocha zarządzanie w ogóle jako dziedzinę nauki. A no, ja się pasjonuję zarządzaniem od 15 lat i właśnie widzę to, nie? Że tu trzeba zaprojektować te wszystkie procesy. To jest ogromne, ogromne wyzwanie. To jest pierwsza rzecz. Przypomnij mi pytanie, bo ja tutaj się zafiksowałem. Nie. Pierwsze pytanie, na które jakby częściowo odpowiedziałeś, dotyczyło tego, dlaczego będzie się wyróżniać. Twoja odpowiedź była taka, parafrazuję teraz, dlatego że nie mamy konkurencji. Konkurencja, dobrze. No to tak, mamy Stack Exchange, który jest programistyczny. Stack Exchange ma ileś serwisów tematycznych, które w większości nie są popularne, z tego co mi wiadomo, nie? Tam jakieś takie niszowe, wertykalne też potworzyli wersję tego Stack Exchange, mają całe portfolio. No i Stack Exchange też jest problematyczny, bo te pytania idą w feedzie. Czyli tak, zobaczcie, było kiedyś coś takiego jak Wortale, to jest też ważne zrozumienie. Wortal to był portal wertykalny, portal, który gromadził wiedzę na dany temat. Teoretycznie Google powinno lubić bardzo Wortale, no bo jak ktoś się interesuje, nie wiem, owczarkami niemieckimi, do dzisiaj jest taki Wortal, to wchodzi sobie w taki Wortal i spędza w nim cały dzień po prostu, tak? Albo go ma zawsze otwartego. I teoretycznie Wortal jest dobry dla Google i Wortal gromadzi wiedzę, staje się centrum wiedzy. I dzisiaj poszliśmy w internecie w feedy, w taki stały dopływ nowych informacji, czyli masz feed na fejsie i codziennie masz nowe informacje, masz feed na wirtualnej Polsce i codziennie nowe informacje, feedem jest telewizja informacyjna, nie? Ale nie masz fundamentu takiego. Jak nowy człowiek wchodzi w kryptowaluty, to on nie chce dostać feeda, gdzie ma śmietnik i przebija się, że Wenezuela zalegalizowała krypto, a prezes banku jakiegoś powiedział, że krypto to śmieci, tak? Bo gówno ci daje taka informacja, jak wchodzisz w rynek, tylko chcesz właśnie fundamenty najpierw. No dobra, to czy ten Bitcoin to nie jest skam? Czy warto zainwestować? Jaki portfel wybrać? I tak dalej, nie? I potrzebujesz te pytania mieć uszeregowane od najważniejszych do najmniej ważnych. I to robi nasz portal właśnie. Więc nasz portal to jest dynamiczny portal. To jest takie nowe pojęcie, które ja ukułem. Trochę Wikipedia jest czymś takim, nie? Masz, no wprawdzie właśnie horyzontalny jednak, a nie wertykalny, ale bazę wiedzy, która dynamicznie się rozwija. U nas podobnie, nie? Quora to jest kolejny konkurent, też serwis pytań i odpowiedzi, który też nie zaspokaja tej potrzeby, bo na Quora też masz feed i też masz te pytania, które lecą bez ładu i odpowiedzi, przepraszam, które lecą bez ładu i składu na dane pytanie. I w sumie nie wiadomo, od której zacząć i ciężko się dokopać do jakiejś ciekawszej, nie? Bo nie ma takiej palety przedstawionej tych odpowiedzi. U nas wchodzisz i masz paletę i możesz wygodnie sobie każdą odpowiedź przeczytać. Więc to w inny sposób zaspokaja potrzebę i pozwala zgromadzić całą wiedzę i pozwala tobie właśnie z różnych perspektyw zbudować sobie fundament wiedzy, nie chodząc po randomowych nagraniach na YouTubie, po randomowych artykułach w internecie, marnując 200 godzin na to, żeby wejść na rynek. Ten rynek się nie rozwinie, nie wejdzie w mainstream, dopóki ludzie muszą poświęcać 40 czy ileś godzin, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi z tymi kryptowalutami, jak puszczać przelewy, jaki portfel korzystać i jak nie stracić swoich pieniędzy, nie? I nasz portal zaspokaja tę potrzebę. Wystarczy ci wtedy parę godzin, może kilka godzin, żeby zdobyć te fundamenty, wszystko masz w jednym miejscu, nie?
No właśnie, bo przyszło mi teraz coś takiego do głowy, że demokratyzacja wiedzy albo decentralizacja wiedzy ma taką immanentną cechę, że w pewnym momencie robi się bałagan, tak jak powiedziałeś, a wy, jak rozumiem, macie taką misję, żeby z tej wielkiej wiedzy, która jest demokratyzowana albo zdecentralizowana, żeby przedstawiać ją w uporządkowany sposób. Czy dobrze rozumiem? No tak, tak, tak. No, de facto mamy wprowadzić porządek, tak, do świata chaosu informacyjnego. To jest jedna z naszych ról. To teraz Piotr, mam do ciebie pytanie. Dalej zmierzając do modelu biznesowego i do tokenizacji. Jaką motywację mają mieć eksperci, żeby udzielać odpowiedzi w CC Found, żeby w ogóle zaglądać tam? Takie typowe myślenie biznesmena w tworzeniu tego typu serwisu by było, no to jak najszybciej dajmy im szansę, żeby na tym zarabiali. To jest właśnie największy błąd. Bo zobacz, że mamy, trochę odjechany przykład zrobię. Mamy model biznesowy, w którym firma robi dobre produkty, ludzie korzystają z tych dobrych produktów i polecają je innym, nie? I taka firma jakoś tam rośnie, bo robi dobrą robotę. I mamy model, w którym systematyzujesz to polecanie, dając ludziom prowizję za sprzedaż i najlepiej jeszcze prowizję od osób, które wprowadziłeś do tego i które też polecają innym. I to się nazywa MLM, Multilevel Marketing. Skutek jest taki, że w tym pierwszym modelu, jak ludzie autentycznie, naturalnie polecają, to budują dobre relacje i wszystko gra. Nie? Nie psują relacji, polecając te produkty. W drugim modelu ostatecznie wygrywają osoby, które są takimi, no nie chcę brzydko powiedzieć, no takimi psami na kasę, tak? I wiesz, i dzwonią do znajomych i tam umawiają się i wyciskają z nich te zamówienia i cisną bardzo mocno. Ja wiem, że ty możesz mieć odmienne zdanie, ale ja uważam, MLM jest etycznym modelem, może być etycznym modelem jak najbardziej, ja nawet artykuł o tym napisałem, natomiast ma negatywne konsekwencje w postaci takiej, że zabija się jakiś element serca w tym modelu, za szybko przechodząc na monetyzację. Tak samo tutaj, trzeba zrozumieć, ludzie lubią sobie pomagać nawzajem, ludzie chcą sobie doradzać, ludzie lubią dyskutować, to już jest wystarczające na start. Najpierw masę krytyczną chcemy zbudować na tym, że ludzie po prostu chcą się dzielić wiedzą. Ludzie chcą pytać, ludzie chcą odpowiadać. Ludzie chcą czytać, ludzie chcą po prostu dzielić się swoją wiedzą. I dlatego istnieją fora internetowe, dlatego istnieją serwisy internetowe, dlatego istnieje Wikipedia, bo w Wikipedii ty nie masz za to, że prowadzisz tę Wikipedię przecież. I to jest pierwsze takie założenie. A monetyzacja to jest kolejny krok. W momencie, jak wyłaniają się osoby z followersami w serwisie, bo będzie można subskrybować dowolną osobę, w jakimś czasie okaże się, że niektórzy są bardziej systematyczni w prowadzeniu tego, że niektórym sprawia to większą satysfakcję. Niektórzy mają coś takiego jak powołanie nauczycielskie, tego też wiele osób nie rozumie. Wiele osób krytykuje na zasadzie: Piotr, dlaczego ty uczysz tych kryptowalut? Albo dlaczego ty uczysz biznesu? Jak ty byś był taki dobry, to sam byś zarabiał na swoim biznesie. No ale dlaczego nie można robić biznesu na nauczaniu biznesu? Tak naprawdę ludzie nie rozumieją często, że są osoby, którym po prostu sprawia radość uczenie innych, sprawia radość systematyzowanie wiedzy, sprawia radość przekazywanie tej wiedzy. Dla niektórych to jest pasja i powołanie. Dla mnie przez wiele lat tak było właśnie. Ja teraz się wycofuję w cień, staję się trochę szarą eminencją, ale ja latami lubiłem to. I jak takie głosy krytyki zabijają trochę to powołanie nauczycielskie, ale zrozummy, że ono jest. I niektórzy wyłonią się w tym serwisie jako naturalni liderzy, których inni chcą słuchać i po prostu będą mogli monetyzować swoją wiedzę, będą mogli uruchomić ofertę abonamentową, taką jak na Patreonie czy Patronite, będą mogli swoim abonamentariuszom dać jakieś prezenty, dostęp do dodatkowych analiz, będą mogli stawiać paywalle w swoich analizach, będą mogli wystawiać swoje kursy na sprzedaż, będą mogli sprzedawać swoje usługi wsparcia albo doradztwa. I to jest taki pierwszy poziom monetyzacji. Możesz powiedzieć, ale w tym nie ma jakichś większych pieniędzy. Nie wiem, może miliardów nie ma, nie? Ale są już unicorny na świecie, które sprzedają wiedzę. To jest Coursera oraz Udacity. Jeden z tych dwóch, być może już oba, które są unicornami, są warte ponad miliard dolarów, a jedyne co robią, to oferują kursy internetowe, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no my robimy miliony złotych sprzedaży na kursach internetowych. Także może ciężko jest dojść do miliardów poprzez samą wiedzę, dlatego ja mówię też o kolejnych siedmiu płaszczyznach monetyzacji,
ale już sama sprzedaż wiedzy wystarcza, żeby robić milionowe obroty i podzielić się pieniędzmi ze społecznością. Jasne, ja zaznaczam, że bardzo wierzę w siłę społeczności, zwłaszcza społeczności internetowej. Jak zrozumiałem, jak działa Wikipedia, dawno temu oczywiście, jak to zrozumiałem, to po prostu nie mogłem w to wierzyć, ale to tylko pokazało mi coś takiego, że ludzki duch naprawdę może zmieniać świat, nie dlatego, że będzie za to wynagradzany pieniędzmi. Te pieniądze gdzieś tam się pewnie w końcu pojawiają. Co ciekawe, Google, jak Wikipedia już działała, postanowiło zrobić taki projekt, jakby klona Wikipedii, ale powiedziało tak, my będziemy lepsi od Wikipedii, ponieważ każdy, pod każdym artykułem będzie jakaś reklama, jakiś AdWords załóżmy i autorzy artykułów będą wynagradzani za to, że im więcej osób wchodzi na ich artykuły, tym będzie jakby więcej reklam wyświetlanych i będą dostawać więcej kasy. No i niestety ten projekt upadł, no nie? Co tylko pokazuje, że motywacja tylko i wyłącznie finansowa nie jest jakby błędna. Natomiast ważne jest to, żeby to wybrzmiało, że ty, Piotr, oczywiście ostatecznie chcesz z tego zrobić taki biznes, który będzie nie tylko biznesem non-profit, tylko że to będzie po prostu normalny biznes. I tutaj przychodzi bardzo ciekawe pytanie, czy CC Fund będzie szukało inwestorów, czy CC Fund zamierza wyemitować swój token, a jeżeli tak, to jaki ten token miałby być? No to się chyba nie wyklucza, no bo tak, inwestorzy muszą kupić ten token, ale tak, emitujemy token, nie chcę teraz mówić, czy to będzie STO, czy ICO, bo tutaj właśnie z prawnikami dogadujemy, też jeszcze mieliśmy rozmowę przed tą rozmową, gdzie mi tłumaczyłeś tak te kwestie prawne, no także ja tutaj mam cały sztab prawników tak naprawdę, z którymi dogaduję, bo to jest trudna kwestia w tej chwili z tymi tokenami. Ale tak, potwierdzam, przygotowujemy w tej chwili, nazwijmy to ICO na razie, i ten token będzie dawał właśnie udział w zyskach z portalu, takie quasi-dywidendy oraz będzie dawał prawo do głosowania w portalu. No i o tym, że możesz mieć właśnie cząstkę tego wszystkiego, już powiedziałem, także nie będę się powtarzać, może o coś dopytasz. Jasne, a gdybym wprost jeszcze miał zadać pytanie, bo już powiedziałeś o to, ale wydaje mi się, że możesz to jeszcze rozwinąć, skąd serwis będzie miał przychody? Serwis będzie, no właśnie, bo to jest ważne, żeby namalować tą perspektywę, że można biznes budować na dwa sposoby. Albo wokół technologii, tudzież produktu, czyli na przykład mam maszynę do grawerowania laserem, więc otwieram różne usługi grawerowania laserem, albo różne produkty, które się graweruje laserem. Tak? Tak samo my moglibyśmy powiedzieć wiedza, sprzedaż wiedzy, no to teraz na różne sposoby sprzedajemy wiedzę. To by było bardzo ograniczające. Albo można budować wokół kanału dystrybucji. Kanał dystrybucji to jest dostęp do ludzi, czyli de facto budujemy wokół ludzi. I u nas ludzie nazywają się społeczność. To teraz zobacz, budowanie wokół społeczności, jakie to może być mądre, w momencie jak gromadzimy dużo osób, zaspokajamy różne ich potrzeby, a oni mają różne potrzeby związane z tym rynkiem, z inwestycjami. I pierwszą potrzebą jest ta wiedza, dostęp do informacji, jasne. To w ogóle internet zapewnia dostęp do wiedzy, informacji, my to robimy lepiej niż inne źródła. I teraz dla tych ludzi, oni będą potrzebowali i my już tworzymy Kantor, to z twoją firmą robimy Kantor, zdecentralizowaną giełdę, platformę, gdzie będzie serwis ogłoszeniowy, ogłoszenie o pracę, tak, bo jeżeli ktoś na przykład kończy kursy, przykładowo informatyczne, dostaje certyfikat, to dlaczego od razu nie ma się u nas ogłosić, że szuka pracy, albo wejść w ogłoszenie, że ktoś inny szuka pracownika. Ale nie wszyscy chcą zatrudniać ludzi na etat. Mamy do czynienia z internetem, z decentralizacją postępującą, z pracą zdalną. No to dlaczego nie miałoby powstawać zespoły ludzi, że osoby poznały się na portalu, trzy takie osoby zawiążą w taką mniej lub bardziej formalną grupę, zdecentralizowany taki zespół wykonawczy i będą realizować zlecenia i będzie platforma zleceniowa, tak, będą mogli podpinać się pod zlecenia też w ramach tej społeczności, wszystko w ramach społeczności, nie? Potem widzę też coś takiego jak serwisy rozrywkowe, jak nasze własne CryptoKitties. Widzę coś takiego jak serwis ogłoszeniowy, jak nasz własny OLX zdecentralizowany. Serwis już mamy, z filmem koniecznym założyliśmy CC Preview. Serwis, gdzie stawiamy na prywatność,
gdzie każdy może ogłosić, że chce kupić, sprzedać srebro, złoto czy bitcoina i robić takie prywatne transakcje, ale przecież też będzie potrzeba, żeby sprzedać samochód za bitcoina, będzie potrzeba też, żeby zrobić swój sklep internetowy, czyli na przykład Amazon już teraz jest tak naprawdę społecznościowym serwisem sprzedażowym, zauważmy, każdy może wystawiać towary na Amazonie czy na eBayu, także w skrócie nazwałbym to platformą e-commerce'ową albo serwisem aukcyjnym, tak, bo aukcje to dzisiaj też są ogłoszenia, gdzie też w ramach naszej społeczności, gdzie to ty będziesz właścicielem takiego naszego Allegro, nie? I to będzie wszystko in the family, wszystko w rodzinie. Wokół społeczności po prostu będziemy dobudowywać kolejne produkty, usługi i też społeczność docelowo, w miarę jak to się mocniej zdecentralizuje, społeczność będzie decydowała, który projekt teraz robimy i czego potrzebujemy. Ty będziesz głosował swoimi tokenami, czy robimy zdecentralizowane Allegro, czy robimy giełdę. Jasne. Jasne, rozumiem. Czyli tak naprawdę masz w głowie wyobrażenie wielkiego, może to nie jest właściwe słowo, ale ja je bardzo lubię. Nadużywam go, więc wybacz mi, jeżeli będzie niewłaściwe, że masz w głowie powstanie wielkiego, rozproszonego konglomeratu, tak, który będzie działał na wielu różnych płaszczyznach, a ponieważ masz doświadczenie w budowaniu tego typu organizacji, zwłaszcza jeżeli chodzi o dostarczanie wiedzy i dlatego też od tego zaczynasz i jakby każdy, kto weźmie udział w zakupie twojego tokenu, tak, nigdy nie to się odmawia, to jak gdyby będzie współwłaścicielem tej organizacji, którą w tej chwili budujesz. Wiesz co, wszystkie wielkie firmy to robią. Spójrzmy, no ja na przykład tutaj mam swoje ukochane słuchawki firmy Audio-Technica, ale jak wejdziesz na stronę firmy Audio-Technica, to oni nie robią tylko słuchawek, oni robią mikrofony, zestawy nagłowne dla telemarketerów, robią mnóstwo różnych rzeczy. Nie? To samo Boze. Boze to jest firma warta 3 znaczy robią przychody chyba z 3 miliardy dolarów rocznie. Boze ma kilka modeli słuchawek, ale też ma nawet, kurczę, systemy dla tirowców takie amortyzujące, żeby ich kręgosłup nie bolał. Mają systemy dla wojska, mają systemy telekonferencyjne. Czyli widzisz, buduje się całą paletę produktów albo wokół technologii, albo wokół dystrybucji. Dlaczego wokół dystrybucji? Dla nas liczy się człowiek, to jest humanistyczne podejście. My byliśmy kiedyś razem na mastermindzie, także ty dotknąłeś też tego, jak to jest mieć z kilku różnych perspektyw wiedzę i wszyscy wielcy liderzy zbierają wiedzę z kilku perspektyw. I tam wtedy uczestniczył Jarek Sikora w którymś momencie w naszym mastermindzie, pamiętasz? Ja w ogóle dowiedziałem się o Bitcoinie w 2011. On jest dyrektorem IT w firmie szwajcarskiej, nie wiem czy wciąż, jestem mu bardzo wdzięczny za to. On mi powiedział, Piotr, jest coś takiego jak Bitcoin, halo, halo. I on też powiedział, któregoś dnia jak dyskutowaliśmy na tym mastermindzie, ludzie, liczą się ludzie. Z takim namaszczeniem, jak Jan Paweł II mówił, niech wstąpi duch twój. Nie? Także to do dzisiaj wyryło się w mojej pamięci, bardzo mądry człowiek, że zobaczcie, ludzie się liczą, tak? Zgromadzimy społeczność. Facebook też to robi, tak? Jakkolwiek byśmy oceniali moralnie działalność Facebooka, Facebook też ma społeczność wokół niej, buduje cały ekosystem. To nie jest konglomerat, to jest ekosystem właśnie. Wszystkie wielkie firmy to robią. Albo wokół technologii, albo wokół społeczności. Jasne. No to Piotr, zbliżając się już powoli do końca, dwa pytania. Kiedy zobaczymy pierwszą wersję, albo wersję MVP twojego serwisu i kiedy nastąpi emisja, pierwsza emisja przynajmniej tokenów CC Found. Zachęcam, żeby wejść sobie na CC Found i tam, jeszcze raz udostępnię. Mhm. Tutaj będzie taka zakładka, jak się wyloguje. W tej chwili nie widzimy twojego ekranu jeszcze, wiesz? To taka informacja tylko. U mnie jest, że udostępniam tę kartę, wciąż nie widać. Dajcie znać, czy ktoś widzi, ale ja przyznaję, że nie widzę. No dobrze. Już jest, Piotr, już widać. No to tak, zobaczcie, no już teraz można korzystać z tego serwisu jako na razie czytelnik, tak? I po prostu wchodzić tutaj, zapoznawać się z tym, co jest publikowane. Zachęcam. Zachęcam do przeczytania manifestu CC Found, który to jest podlinkowany na razie po angielsku, ja zamierzam go jeszcze przetłumaczyć na polski, bo można lepiej zrozumieć, o co chodzi. Jest zakładka subskrybuj. Na razie nie ma rejestracji, ale można tutaj podać swojego maila i dostaniesz wtedy powiadomienie, jak tylko wystartujemy oficjalnie. Na razie z serwisu korzystają ambasadorzy, nasi współpracownicy,
Jest on jeszcze doskonalony, jesteśmy już blisko MVP. To jest na razie taka alfa, jak stanie się to beta, to wtedy odpalimy serwis dla kolejnej jakby grupy użytkowników, dla tych, którzy tutaj się zasubskrybują. Wciąż będzie zamknięta beta i tak stopniowo będziemy ten serwis otwierać na kolejne grupy użytkowników jeszcze przez dłuższy czas. Taka jest nasza idea. Nie chcemy od razu tego jakoś otwierać. Chcemy, żeby też była swego rodzaju elitarność, tak, w tym serwisie. Żeby on nie był tak od razu, wiesz, dla wszystkich. Więc kończę tutaj udostępnianie i teraz nie wiem, jak się przenieść do ciebie. Czekaj. To widać cię, więc się nie martw, jest okej. Nie widzimy ekranu, widzimy ciebie. Tak nie możesz mówić. Także zachęcam. Zasubskrybujcie się, czekajcie na powiadomienia, ale też już można zapoznawać się, jak to działa i poczytać sobie to, co do tej pory tutaj jest. Okej, okay, a token? A token, jeżeli pójdzie zgodnie z planem, no to w tym roku zrobimy to ICO. Myślę, dobrze, że w trzecim, czwartym kwartale. Dobrze, ja oczywiście liczę na to, że to będzie token, który będzie notowany na Kanga Exchange. Pewnie. Życie pokaże. Ale Kanga współpracuje szeroko z Piotrem i z jego różnymi informacjami. Piotr, musimy już kończyć, mamy godzinę 12. Czy chciałbyś powiedzieć jeszcze jakieś zdanie podsumowania albo kogoś pozdrowić? No ja tutaj pozdrawiam wszystkich uczestników. Widzę, że pyta Adrian, Lesław, Maciek, zadają jakieś pytania. Przepraszam, że nie zdążyliśmy na nie odpowiedzieć, ale też nie wiem, czy dotyczy ona naszego tematu. Facebook zabrania logowania się jako za URI, nie jest na liście dozwolonych, to nawet nie rozumiem tego. Także może przeniesiemy tę dyskusję, jako że nie ma już czasu, do komentarzy pod filmem. Ja zajrzę, myślę, że w sobotę, w niedzielę albo w poniedziałek zajrzę i postaram się odpowiedzieć na pytania, także zapraszam do zadawania. Pamiętajcie, jeśli macie pytania, czy obejrzycie tego live'a już później, zadawajcie pytania w komentarzu, Piotr, ja będziemy odpowiadać. Przypominam, że to był live z cyklu Tokenizacja Wszystkiego, prowadzony razem przez Mozaiko i Kanga Exchange. Piotr, bardzo ci dziękuję. Bardzo mocno trzymam kciuki za twój biznes. Ja mam takie powiedzenie, mam dwie takie osoby w głowie, nie będę mówił, która jest drugą, że Piotr jest Midasem. On się oczywiście z tym nie zgadza, bo uważa, że nie wszystko mu idzie, ale ja tak uważam, jestem przekonany, że ten biznes zadziała. Bardzo mnie to inspiruje. A za tydzień zapraszam na kolejnego live'a. Tym razem gospodarzem będzie Rahim Black. Dziękuję wszystkim i bardzo was mocno pozdrawiam. Też bardzo pozdrawiam, dziękuję ci, Sławku. Dzięki za zaproszenie. Trzymajcie się.